List otwarty kobiety polskiej Pod adresem Zielonego Balonika Do Twych licznych wieńców chwały Mój czcigodny kabarecie Pozwól dzisiaj listek mały Dorzucić polskiej kobiecie Usłysz od niej prawdy słowo Moja kliczko pięknych duchów żeś edycją luksusową Typowych polskich eunuchów Gdy obalasz dawne style Nowe wieścisz z chrypłym głosem Czyś pomyślał choć przez chwilę nad nieszczęsnym moim losem? Aby w tajnie mego serca zajrzeć, coś uczynił, powiedz. Nieodrodny spadkobierca Starego gbura z nagłowic. Sto lat w lirycznej niewoli jęczymy, u nóg koturny, czoło w świętej aureoli, na głowie popiołów urny. Spojrzenie czyste, atkliwe, na piersiach cnoty puklerze. Sto lat czekamy cierpliwie. Kto nas z tych strojów rozbierze? Gdy rozeszła się wieść głucha Jakiejś nowej ewangelii, jasny płomień w sercach bucha: Precz z kordianem, w kąt Anchelli. Jakiś nowy dreszcz nas wzrusza: Droga życia każda chwila. Laura szuka kapelusza, Veneda sukienki lila. Aldona tłucze się w wierze, Wołając, proszę otworzyć. Grażyna zrzuca pancerze. Lecz nie zdążyła nic włożyć. Do telimeny zosieczka ukrywszy w dłoniach oblicze, szepce wstydliwie: Ciuteczka, naucz mnie tańczyć macicze. Pokazując zgrabne nóżki, pani Aniela Beniowska przykleja zalotne muszki koło zadartego noska. Każda woła: nie chce dziecka! Szepcą nawet starsze panie, że marynia połaniecka przyspieszyła rozwiązanie. Wszędzie nową czuć herezją. W całym stawku płytko gdzie obowiązek poezją, a poezja obowiązkiem. Wszystko czeka z utęsknieniem, skąd zaświta nowa era. Wreszcie słyszym z serca drżeniem, że kabaret się otwiera. Jakiż zawód to zebranie poczciwych sarmackich gburów, mordobicie wódkochlanie, kurdesze pijackich chórów. Łby dymiące, sprośne fraszki, ryki bezmyślnych toastów to wasze górne igraszki, nieodrodne plemie piastów? Któż z was pojmie i wyśpiewa dziewiczego ciała zapach, jak z melancholii omdlewa w waszych grubych polskich łapach? Kto się umie drażnić mową, szumu jedwabnych falbanek? Co wam o to? Gadaj zdrowo, byle w komplecie był wianek. To z piersi naszej westchnienia Nieznacznym dobędzie gestem? Kto uprzedzi głos sumienia Opadłych sukien szelestem? Kto z was pieszczotą zuchwałą Zbudzi sen zaklętych dziewic? Niech wystąpi! Zaraz! Śmiało! Gdzież jest ten z bajki królewic? Niż waszych słuchać hałasów Nowej kultury rycerze Wolę czekać lepszych czasów w skromnej polskiej garsonierze Pisane w roku 1906.